Okej. Witam, witam. Wybiła właśnie godzina 17. Z tej strony Wentor, jakby ktoś nie wiedział. I pobawimy się w Far Cry 3. O tak. No, witam po raz kolejny, jakby ktoś dopiero co wbił. A synchronizacja z czatem i z livestreamem jest tutaj niefortunna nieraz. Ale okej. Witam was po raz kolejny. Pogramy sobie Far Cry 3. Mam nadzieję, że będzie miło, że będzie tutaj trochę ludzi. Samego początku Far Cry'a nie będę wam pokazywać, bo to, cóż, taki standardowy tutorial. Ale od tego momentu, gdzie ja właśnie skończyłem ostatnio, tak właśnie sobie na próbę chciałem zrobić, czy sprawdzić, czy wszystko działa i tak dalej, no, pojawia się właśnie w tym momencie. Pewnie zrozumieliście to wszystko, co ja powiedziałem, czyż nie? Jak tam wszystko w miarę ładnie. No i dobra. Okej. Znajdujemy się w pobliżu. No, mogę wam pokazać mapkę, która jest tutaj niezupdate'owana. Jesteśmy obok Amanaki, takiej fajnej i świętej dzielnicy. Znaczy mieścinie, gdzie wszystko jest bezpieczne i tak dalej. Jak wyjdziemy, to możemy wszystko zabić. No, z wyjątkiem tego tutaj kolesia. Ten tutaj będzie za nami szedł i tak dalej. Ale okej. Okej, Darach. No, Brykka. Głównym konkurentem, Stryus. Okej. Czemu taki duży obraz? Bo pewnie działasz na tym, jakby to powiedzieć. Na nowej wersji Twitcha, która nie została oficjalnie jeszcze wprowadzona. Specjalnie dałem link pod opisami i tak dalej, abyście, no, zobaczyli. Wow, jakie to ładne. Okej, bajeranską bryką, rosyjsko-podobną. Wow, coś pękło? Co złego, to nie ja. Dobra, metodą na Hama. O, nawet się przebił. Ale oczywiście tej tutaj blaszano drewniane chałupy już nie chciał rozwalić. Ile mam FPS-ów i jakie detale? DxOR nie mam aktualnie odpalonego. Na streamie mam ustawione 45 FPS-ów, aby streamowało. Bez problemu. 60 też by dało radę, ale nie przesadzajmy. Jeszcze. Na detalach gram chyba średnich. No cóż, moja karta graficzna 3-letnia, 3-latka już ma. No i cóż, ona na maksymalnych nie będzie mogła tutaj zbytnio udźwigać tej gry. No ale na średnich i nawet ładnie to wygląda. I dobra, naszym celem aktualnym są liście i zwierzę. Ktoś mi jeszcze tutaj na Steamie pisze. I pewnie na streamie tego w ogóle nie zobaczycie. Bo w Open Broadcasterze ustawiłem sobie funkcję, żeby streamowało i przetwarzało, transmitowało tylko samą grę, sam obraz z gry, nic innego, dołączanego do niego. Pewnie pojęliście, o co mi chodziło. Jeśli tak, to ładnie. Dostaniecie chlebek. Live zacina. Nie powinien. Jest odpowiednio ustawiony. Nie ma żadnych tych spadków klatek i tak dalej. O, patrzcie na to. Mamy tutaj tego guźca, takiego dzika. Siema. Hello. Oh shit. Dobra, zaatakowało mnie. Nie, to był zwykły dzik. Dobra, bierzemy mięcho, które się nagle okazuje skórą zwykłą. A tutaj coś jest. Diamonta widzę. Dobra, nie ten klawisz. No to nie wiem, jaki jest problem. Bo u mnie, jak widzę w Open Broadcasterze, nie ma żadnych spadków klatek i tak dalej. Dobra, mamy piękne czerwone liście, zielone, niebieskie.
Znajdźmy niebieskie. A, one są pod wodą, więc... Okej, zabijmy tego dzika. Holy shit. Dobra, prawie zabił. Okej, zielony liść. Słodko. To chyba coś masz problem z netem. Ja dobry bitrate sobie wysunął, uploadu ustawiłem. Więc cóż. Ty chyba masz jakieś problemy. Widzu na czacie, który to ogląda. Okej. Udało nam się wykonać misję, ładnie. No tak, kiepska jakość obrazu, no cóż poradzić. Tylko 1 megabit uploadu. A, dobra. Misja wykonana, wzięliśmy te fajne bajery i teraz teleportujmy się do... safe house'u. Bo mogę. Dobra. Samouczki, że szybka podróż. Przecież dzisiaj już to wiem. Okej, co my tu mamy? Broń na sprzedaż. U mnie w tej chausie. Ładnie. Ale co tutaj do kupienia jest? Okej, Winchesterki. Kałach. Okej, inventor. A biorę sobie tego STG. Użyjmy go. Dobra. W życiu? Pięknie. I zamiast pistoletu mam taki fajny machine gun. Dobra. Teraz, powinienem się spotkać znowu z tym swoim kolesiem, który mnie uratował. Na samym początku gry. I się dowiedzieć, co takiego ciekawego będzie. Ho. Dennis, you've got the plants and animals. Good. Then bend nature to your will. I will teach you. No dobra. Wykonanie przedmiotów. W miarę ładny crafting. Okej. Kupiłem sobie tę apteczkę, prosty plecak. Pomieszczę więcej pierdołów. O, witaj, Ghost. A, tatał. Czyli levelowanie. Let me show you how to add to them. With each tatau, a skill is mastered. You can choose to learn skills in three different areas. Dobra, tego nie potrzebuję. Tutaj się to przyda. Eliminacja ładna. Nawet widać poradnik i tak dalej. A co tam u mnie? Ghost pyta. U mnie dobrze. No dobra. Zupgrade'owaliśmy sobie tatuaż, ale okej, telefon. Już coś ciekawego wiemy. No cóż, na sam początek od razu wiemy, gdzie tam są osoby, które chcemy uratować. Ciekawie Kałacha trzymał na plecach, bez kabury. Jakaś bryka jest. Oby nie zła. Jeszcze. Rakiat warriors, the true Rakiat, who live at the heart of the island. The Tatau will help them to trust you. Czyli więcej levelów, to oni będą, lepsi dla nas. This is the only way to get them back alive. You escaped the slave camp. You survived. It is time to fight. We are all equal, Jason. The difference lies in those who do not act.
No dobra. Siema ziomie. Co mi ciekawego powiesz? O, na przykład to, że tutaj ktoś leży. O. Czy byłem kiedyś w dżungli? Pyta Ghost. Tak. Dużo Just Cause'a i... GTA. Było się w dżungli. Dobra. I teraz możemy sobie wybrać sposób wykonania tej misji. Metodą na Hama, metodą na większego Hama, albo metodą po cichu. Co wolicie? W realnym życiu? W dżungli? Było się. Ale to się nazywa szkoła przecież. Ups. Okej, okay, już tym nie pojadę. Nie sądziłem, że cios noża i pyk. Pierkolnie. Okej. Okay. Jeden na jeden, na Hama albo po cichu. No, spróbujemy po cichu. No, ogólnie w miarę płynnie to chodzi. Ej, ja chcę tu amunicję, ale mi jej nie zbiera. Może dlatego, że mam full. Też tak może być. Oni widzą mnie, więc będzie miło. O, dzika słyszę. Może mi przeszkodzić, trzeba go zabić. O, siema, o kurde. Aż podejdę sobie tutaj. A. O, ktoś widzę, że kupił sobie ten, grę w Biedronce. Widzę na Steamie, Orc Must Die. Za 20 zł. W Biedronce. Można sobie kupić. W miarę tanio. Fajne gry są nawet w Biedronce. Nieraz. No ale teraz kosztują 10 zł, bo inny dystrybutor. Teraz Senenga to dystrybutuje, a wcześniej CD Projekt to robił. A ja się pochwalę. Kupiłem sobie paczkę tych gierek od THQ. Handle Indie Bundle za 1 dolara. Nie miałem 6 dolców, aby jeszcze Saints Row dostać. Ale i tak jest fajnie. 30 giga gier. Net fajnych. Okej. Okay. O, odpaliłem sobie bajanskiego wallhacka. Słodko. Poskanujmy ich. Okej. Okay. Mamy dwóch kolesi zwykłych. Zwyczajnych. Tam był jakiś koleś, którego już mi się nie chce skanować. A to on ma wbije tutaj. O, bajransko. Piesiu, nie. Psie, zły. A ja tłumika nie mam. To jeszcze gorzej. Głupi pies, głupi pies. Naprawdę głupi pies. I'm gonna kill you. Okej, okay, Dennis Rogers. Co to ma znaczyć? O, coś pierkolnęło. O, pięknie, barierancki ślisk. Tego jakoś zabiło. O, ładnie. Tutaj widzę dwóch maszkaronów. Eliminacja! Pięknie. Ha, tego pięknie pociąłem. O kurde, jeszcze jeden. Słodko. Słodko. I okej, coś chyba... Dobra, wszystko ja sam zrobiłem. O, 500 expa, ładnie. Pomacajmy tutaj gościa. Weźmy kałacha. Za darmo. Bez obaw, ten STG, którego miałem, to... No, gdzieś on tam będzie. Na pewno. Okej. Dobra. Punkty umiejętności dostałem. Ładnie, ładnie. Co ja tu mogę sobie wybrać? Okej. Okay. Segment zdrowia, pancerz. Albo tutaj coś znajdę. Miecz pływacki. O, to się przyda. Z liściami. Będę zbierał więcej. Będzie bajeransko i tak dalej. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, oznajmienie, że... No, tatuaż nam się zwiększył. O, jakiś ziom tutaj był niefortunny. Posterunek wyzwolony. Okej, okay, wbijamy do środka.
Dobra, ale krzyczeć nie musiałeś. No i jeszcze jej nie ma. Ale komputer. No i jeszcze bajrańskiego ultrabooka mają. Jason, you are worthy of the tattoo. Worthy to walk the path of the warrior. No to fajnie. Miło wiedzieć, miło. We found one of your friends at the colonist house. Dr. Earnhardt to the west. But do not worry. Tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more. Keep your head up, Jason. The tribe is very impressed with you. Okej, okay, poczekajcie chwilę, bo tutaj jakaś osoba ma pytanie na Steamie. Nie. Niecałe 10 giga to zabiera. No bo osoba się pytała, ile waży, no, Far Cry 3 i tak dalej. Okej, okay, sukces. Zabezpieczyliśmy posterunek. Teraz jakimś doktorkiem musimy pogadać, ale najpierw... O, wziąłem sobie komputer. Jointa? 250 dolców? On tyle w komputerze było? Ładnie, ładnie. Tutaj mogę coś kupić? A, no tak. Tu już jest wyzwolone miejsce, więc bez problemu mogę bajransko kupić wszystko sobie tutaj. Za free, prawie. Oczywiście ironia. Dobra. Kałach w użyciu? Mógłbym jakiś wzór załadować. Nie, nie, nie. No dobra, później, jak będę miał więcej pieniążków, to wtedy dostaniemy sobie. Pobawiąciamy się. Okej. Okay. Niefortunni. Kurde. O, tu jakiegoś prosiaka słyszałem, ale... O, skrzynka jest. Czyżby to ona tak... takie dźwięki wydawała? Możliwe. A, tutaj są... Wow, a to co to za prosie? Takie... A, zwykła świnia, okej, okay, przyda się. Hej, daj mi ją pociąć, cholerny kubeł. Skóra świńska, o, to ładnie. No, a tutaj mamy jakieś ogłoszenia, co tu jest? Zapalone wściekłe psy ze strzelbą, otrzymam ją w wskazanym miejscu. E, ładne, ładne. A tutaj poszukiwanie pilota, aha, zabić kogoś nożem mamy. Bo jakiś tutaj kłusownik. Ale okej, okay, inwentarz, inwentarz. Nie chcę kryjówek. Chcę wyjść. Kurde. Wykonane przedmioty, dobra. Kabury. Skóra koźlęca. Muszę kozę znaleźć. Wykonaj sobie większy portfel, aby móc zbierać więcej kasy. No, no, w sumie. Ale okej, najpierw znajdę kozę, bo z jedną bronią to jakieś tak niefortunnie by się działało. Co to jest? Czyżby to koza? Chyba tak. Punkt orientacyjny. No, w sumie tutaj nawet mam z tego. Bo to jakieś wyścigu podobne coś? Dobra, teleportujmy się. Będziemy mieć szybciej do, no, miejsca, gdzie są te kozy. Bo jednak z kaburą tutaj warto być. No i z portfelem. Więcej pieniążków. Maciek z 700 pyta. Ventor. Czego używasz do wyświetlania obrazu na stream? Używam takiego fajnego programu, który się zwie Open Broadcaster Software. 100% darmowy od... w oparciu na open source i dzięki niemu streamuję i wyświetlam obraz z gry w 45 fpsach. X-splitem bym nie dał rady, bo X-split to jakaś kupa, która w dodatku wymaga Internet Explorera,
Kurde, żeby program streamowania, który zbytnio nie ma związku z przeglądarką, musiał mieć przeglądarkę. Bo inaczej nie działa. Dobra. Teraz będąc w miarę blisko... Ej, skąd mam granat? Przy okazji. Okej, okay, mamy tutaj... co tu mamy? A, jakieś ten, misje ratunkowe. Bierze się jakieś apteczki, wsiada do kłada i tak dalej. Jak tam Assassin? Trójka? Tak przypuszczam. Wifon? Naprawdę, świetne. Końcówka też była taka, ciekawa. Ale o niej to nie będę mówić, bo to będą wysokie spoilery. Dobra, znajdujemy się w miejscu, gdzie powinny być kozy. A zrobię... O, będę tak ładnie chodzić. Ja już dawno temu skończyłem tego asasyna. Kozy! Jest! Ups, połamałem się prawie. Metodą na hama wbijemy. O, znowu się połamałem, ale co mi je to obchodzi? Mam kozy. Dawać mi je. O, pięknie, z noża. Dobra. Dostałem skórę. Słodko. Teraz mogę recepturkę zrobić sobie. Prosty kołczan. Do łuku? O, to się na pewno przyda. Ale najpierw kaburę. Później wzmocniona kabura, skóra jelenia. Dostępu do jelenia mam, ale muszę najpierw te całe przekaźniki odpalić. Znaczy, no, zhakować. Że wyciągam płytkę główną, jakąś tam płytkę pod PCI. I wszystko działa. Okej. Ktoś tu jeszcze proponował ten portfele. Skóra świńska. O, nawet miałem. Ładnie. To się przyda. To się przyda. Okej, okay, jeszcze tutaj są czerwone liście. Dobra, teraz mając kaburę... A, jeszcze zabijmy, jeszcze zdobędźmy jeszcze jedną skórę koźlęcą, abyśmy mieli na łuk. Kurde, nawet jak tak skakałem, to... Kurde, połamał się. O, dostał. Pięknie. Okej, teraz mając piękną skórę koźlęcą, kupię sobie kołczan. I teraz tylko czekać na łuk. Który się dostanie na pewno. O, piesiu! O, zobaczmy, czy to się rusza. O, fuck this shit! Fuck this shit! I'm almost dead! Fuck! Co złego to nie ja, kurde, psie! Co to za pies był? Pewnie jakiś niefortunny. Skóra psa, wściekły pies, no. Ma więcej ran niż ja, no, wyszczeliłem pocisków. Więc na pewno był ściekły. Piękna muszelka. 600 dolców już mam. Ładnie, ładnie. Ła, tutaj coś ciekawego rośnie, patrzcie na to. Kurde. Widzicie? Aż tak postoję, abyście zobaczyli. Kurde. Ale nas to oczywiście nie interesuje. Nas interesuje oczywiście zielony liść. I żółty. I czerwony, i niebieski. Ha. Tak, dokładnie. Marihuana. A później ją będą strzykiwać. Tak dożylnie. Ha, ha, ha. Dobra, teraz skierujemy się w stronę misji. Tylko jak się do niej jedzie? Ha, na pewno złą stronę. Dobra, mamy tutaj tą całą misję. O, jeszcze jakiegoś kolesia mamy. Co by się spodziewał? Przeszukajmy jego ciało.
Dwa dolce. Nie, tylko dwa dolce. O, to słabo. Dobra. Okej, wiecie co? Teraz będę musiał na chwilkę gdzieś pójść, więc pozostańcie tutaj i zaraz przyjdę. Take out the vehicle!